Cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w nową grę twórców Hatred, która jest chyba też będzie trochę zhejtowana. Już jest w sumie trochę zhejtowana, a jednocześnie hejtowani są ludzie, którzy na ten temat się jakoś skrajnie próbują wypowiedzieć, bo gra tak podzieliła... Strasznie długi wstęp zrobiłeś. Tak, gra tak podzieliła graczy, że cokolwiek się o niej powie, może się zostać skrytykowanym z jednej strony i poklepanym po ramie, z drugiej strony, dlatego my postaramy się podejść do tej gry trochę obiektywnie, jakby, nie wiem, porzucimy może... Jeżeli się da w ogóle. Tak, jeżeli się da, porzucimy może tę sprawę kontrowersji tutaj wokół niej na tyle, na ile można, bo oczywiście nie będzie można do końca. No, strzelamy do łódek płynących z Afryki, muzułmanów, terrorystów, to trzeba dodać, też nie można tutaj tego jednego. Dawaj, odpalaj, Bartek, odpalaj, bo ja nie mogę, dlatego nie mogę się doczekać. Grę i nie regulujcie odbiorników, to nie będzie kolejne nagranie z Medal of Honor z misji w Normandii. Aczkolwiek projekt tutaj chyba był zaczerpnięty bezpośrednio właśnie stamtąd. Gramy w grę, która jest takim celowniczkiem. Tu można powiedzieć celowniczek na szynach, aczkolwiek szyn tutaj żadnych... Szyny były złe i szyny tak, były bardzo niedobre. Tory były złe i został tylko karabin, także nie możemy się w żaden sposób przemieszczać. Jedynym naszym celem jest pokonanie kolejnych fal wrogów. I fal tutaj nawet można powiedzieć troszeczkę dosłownie, ponieważ oni tymi falami płyną do nas na tych pontonach. Jak wiadomo... Znaczy jak przybliżysz, to widzisz, coś że... się zacięło. Dobra, jak przybliżysz, mam nadzieję, to że widzisz, to tylko że... miejscowe jakieś takie problemy. Jak przybliżysz, to widzisz, że to są terroryści. Jak nie przybliżysz, no to... No to myślisz, że możesz strzelać do, nie wiem, uchodźców. Och, i powiedzieliśmy to w końcu. Tak, kurczę, tak, no kurde, trzeba było. No nie da się uniknąć tego tematu, ale chyba twórcy no tak, tej no gry specjalnie, też tak, no wiadomo, że w Afryce Północnej produkcja pontonów od kilku lat to jest jeden z najważniejszych biznesów. Dlatego myślę, że tutaj no, twórcy po prostu pociągnęli temat. Żeby nie było, ta gra pokazuje, co się może wydarzyć w roku bodajże 2020, jeżeli dobrze pamiętam wstęp do tej gry. I czy rzeczywiście tak może być? No nie wiem, no myślę, że na pewno nie w takiej formie. Nie będzie tutaj jednego żołnierza, który będzie siedział na plaży i odpierał kolejne ataki terrorystów. No tutaj... ale w sumie nie jest sam, bo masz te bonusy, które... Tak, mogę wezwać wsparcie. Jeżeli tutaj widzicie po lewej stronie, ładnie mi się pasek i w tym momencie, jeżeli wcisnę dwójeczkę, to przywołuję ekipę żołnierzy... Alianckiego demona. Tak, przywołuję żeton aliańskich żołnierzy. Pozdro dla Akumaty. Ich jest tutaj pięciu i nie wiedzą, co zrobić. A tam ląduje barka. Tomek, nie zaczynaj śpiewać. Ostatnio graliśmy, Tomek zaczął śpiewać dziwne piosenki, tylko słyszał słowo barka. Także dzisiaj sobie może darujemy, raczej przede wszystkim może Tomek wam daruje, bo to było naprawdę... I jeszcze się okaże. To było naprawdę takie doświadczenie bardzo skrajne. Tak, wtedy nam się nie nagrał dźwięk bodajże, dźwięk z gry. Teraz myślę, że damy radę. O, tam był ktoś bardzo rozrywkowy, można powiedzieć bombowy facet. Zobacz, co nie robił. Najlepsza plażowa impreza od czasów Normandii. Patrz, oni myślą sobie, aby... możemy tak wszystko rzucić i w Bieszczady wyjechać. Zobacz, a ci to już w ogóle już Bieszcza, już się pakują. Tak, może tak wszystko rzucić i pojechać na Sycylię, ponieważ to jest z tego co pamiętam... A, Włochy, tak? Jakiś tam... Tak, mapa na Sycylii. No bo jak wiadomo, terroryści z Afryki Północnej postanowili dotrzeć tutaj do nas od strony ciepłych krajów. Ale widać, że mają dużo hajsu, no bo naprawdę te barki non-stop przypływają. Tak, no tutaj jest taka wizja przyszłości, która pokazuje, że państwo islamskie tak ma zwane... Hajs. Przejęła jakby władzę w całej Afryce Północnej i wszystkie rządy tych północnoafrykańskich krajów są jakby kupione już, są w rękach po prostu państwa islamskiego, także cała ta gospodarka pompuje pieniądze i tutaj odpala nam się jakiś... Nowy feature. Tak, nowy feature. Możemy się przekręcić w tą stronę i atakować. Oni tutaj atakują, nie wiem dlaczego atakują nas amerykańskimi samochodami, myślę, że po prostu twórcy nie mieli innych... Myślę, że twórcy nie mieli po prostu innych modeli na silniku gry. Ale są też Toyoty, znaczy nie ma chyba znaczków Toyota, ale wiadomo, ale wiadomo o co chodzi. O co chodzi, tak, najpopularniejszy to jest samochód. Najbardziej ulubiony samochód, tak, ISIS. Powiedziałem ISIS. Tak zwane państwo islamskie. W ogóle nazwa gry jest ciekawa, no bo sugeruje, że będziemy bronić Tak, bo to jest IS, czyli Islamic State Defense, czyli tak jakbyśmy bronili państwa islamskiego. Ale to tak chyba... trochę jakby nazwać grę o II wojnie światowej nacji defense, coś takiego. No, ale także to chyba chodzi bardziej sprawa. O zabawę taką słowem, no zabawę słowem. Pewnie chodzi bardziej o Tower Defense, tylko że w takiej formie IS Defense, gdzie no faktycznie bronimy się przed tymi falami, chciałem powiedzieć uchodźców, ale terrorystów, tak? Tomek, uważaj na słowa, uważaj na słowa. To są terroryści. To są terroryści, tak. Są trzy mapy w tej grze w ogóle.
Ale tak, chyba nie to jest są, najciekawsza. Nie są chyba jakoś... Trzecie bardzo... jeszcze nie odblokowaliśmy, ponieważ no, nie starczyło nam trochę cierpliwości. Tutaj bardzo dużo się pojawia takich słów, że ta gra jest taką fajną gierką na godzinkę, dwie i rzeczywiście przez tą godzinkę, dwie można tutaj sobie postrzelać, jakby tutaj znaleźć jakiś content. No ale jeżeli mielibyśmy w to grać dłużej, to rzeczywiście no, ta gra nie oferuje po pewnym czasie, po tych pół godzinach, nic nowego, nic ciekawego, nic odkrywczego. Jest tu jeszcze system drzewek umiejętności. Mam jeden punkt do rozdzielenia, ale nie mogę, bo już tutaj te wyższe umiejętności kosztują po 2, 3 i 4 punkty. Jak widzicie, można to porozdzielać w czterech kategoriach, czyli umiejętności gracza, znaczy karabinu maszynowego, wyrzutni rakiet i też wsparcia, czyli m.in. życia tych gości z niebieskimi czymsiami nad głową. Czym się takie. Jak Simsy miały zielone czymsie, to nie mają niebieskie czymsie. Straszna choroba, tak. Naprawdę, czymsie. Czymsie. Wiesz, no, śmiejesz się, bo nigdy nie miałeś czymsiów nad głową. Nie, ta gra powoduje. Czym się reprezentant? Ta gra powoduje, że rzeczywiście tutaj trudno podejść do niej z powagą. No, jeżeli podejdziemy do niej z powagą, to zaczniemy dochodzić do jakichś kontrowersji, do jakichś głupich tematów. Twórcy w ogóle chcieli naprawdę, żeby to był głośny temat, no i to będzie głośna gra. Pamiętasz, co było z Hatred? Tak. Też była głośna gra. To się nie przełożyło na sprzedaż. Ta gra się nie sprzedała jakoś rewelacyjnie. Nie wiadomo, jak będzie z tą grą. Na szczęście ona nie jest sprzedawana za pełną cenę. Tak, ona tam kosztuje chyba 7 euro. Na Steamie, więc nie kosztuje wiele. Ja wezwałem w tym momencie helikopter, żeby trochę odpocząć. On przyleci ze wsparciem i zacznie strzelać do tych terrorystów tutaj napływających. No i tak wygląda rozgrywka właściwie przez cały czas. Tak, no tutaj więcej nie ma jakichś kolejnych rzeczy o przeciągnąć śmigłowiec. Dlaczego dopiero teraz? Do niego. Nie wiem, czy tutaj coś to da. Ale to byłby feature, co? Jak możesz zestrzelić własny śmigłowiec. Tak, no... Znaczy ja myślę, że sens tej gry byłby w dwóch przypadkach, o czym już tutaj z Tomkiem rozmawiałem. Gdyby można było jeździć. Nie, właśnie nie. Znaczy on może być stacjonarny shooter, ok, jak najbardziej rozumiem, klasyka, old school i tak dalej. Ale jeżeli to by wyszło na automatach na przykład i gdzieś te automaty by tam na plażach, haha, na plażach, haha, by stały. Szanujemy, że to jest takie spojrzenie trochę w przeszłość. A z drugiej strony to byłaby całkiem niezła gra na VR. Bo wtedy byśmy sobie siedzieli tak jak teraz sobie siedzimy i byśmy mieli te okulary na oczach. No i rzeczywiście wtedy byśmy na przykład na Oculusie, gdzie nie ma możliwości jakby poruszania się fizycznie w przeciwieństwie do HTC Vive, moglibyśmy sobie siedzieć w takim swoim bunkrze i strzelać do terrorystów i wtedy to byłoby fajne. Więc jeżeli twórcy drodzy słyszycie mnie i macie jeszcze trochę pieniędzy i nie przepiliście wszystkiego, to ja proponuję zainteresować się tematem VR-u, jeżeli jeszcze na to nie wpadliście. Bo to może być naprawdę fajne i wtedy ta gra nabra większego sensu, ponieważ ona w tym momencie technicznie nie domaga, graficznie nie wygląda fantastycznie, ten gameplay jest wtórny i naprawdę po godzinie, dwóch gry, no jedyne co nam pozostaje to wykręcanie coraz lepszych wyników i nic tutaj nowego nie odkrywamy. No masz teraz 900 miejsce na świecie, więc... Tak, po dwóch sesjach z grą, tak, nie ma lipy. Ciekawe, ile osób to gra. Jeżeli zakładać, że na Steamie jestem, powiedzmy, nie wiem, w pierwszych 25% można, to mamy 4000 graczy, to nie jest dużo. Ale zobaczymy, jak się sprawa potoczy dalej. No, właśnie w przypadku Hatred było tak, że niby była kontrowersja, wszyscy o tym mówili, a koniec końców nikt gry niemal nie kupił. No także to było IS Defense, bronimy Europy przed terrorystami. Chociaż niektórzy myślą, że chodzi o uchodźców z jakiegoś powodu. Te opinie na Steam są trochę dziwne, ale już nie będziemy się w to jakby... Tak, właśnie ta gra na Steamie zbiera dziwne oceny. No, o gusta się nie dyskutuje, tak? No nam ta gra się podoba średnio. Znaczy, jeżeli oceniamy ją jako grę, taką pełnoprawną grę, no to nie jest to produkt jakiś super świetny, aczkolwiek... No nie będzie tytułu gry roku na pewno. Tak, aczkolwiek no fajnie, że twórcy postanowili nie żądać za tę grę jakichś tam kosmicznych pieniędzy, no to 7 euro to rzeczywiście jest cena, która jest odpowiednia, myślę, dla tego typu produkcji. A co będzie z nią dalej, zobaczymy. Wiesz co, Bartek, ja idę na kepsa. Chcesz jakieś nacinki? Ostry, poproszę. Dobra, to idę. Na razie, cześć.